Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Astrid, a to jest kolejna część serii Wiedźmin. Muszę sobie troszkę przyciszyć. Dobra, wchodzimy. Cmentarz jak cmentarz. Ciało. Dobra, może zaczniemy od tej strony. Na razie spokojnie. O. Na razie cisza jak na cmentarzu. Nie ma tu sensu włazić, nic nie znamy. Krypta, chodźmy do tego osiłka. O, jaki ładnie poćwiartowany. Jakieś kwiaty chyba miał przy sobie. Dobra, zobaczmy. Mamy jakiegoś kota? Mamy kota. Lecimy. O, już ktoś tu jest. No nie za ciekawie w tej krypcie. Wszędzie porozszarpywani ludzie. Tam to można zniszczyć. A pójdźmy środkiem na razie. Sporo tego. Świeczka, ciekawe jak to wszystko zapala. O! Od nich zaś musiałam coś zbierać dla Kalksztajna, jak dobrze pamiętam. Tu nic nie ma. Dobra, to wracamy. Tu byłam? Nie.
Nic tu nie ma. Coś czuję, że tam będzie dużo dziadostwa. Weźmy to zapiszmy. Dziwne, na razie nikogo nie ma. Teraz się coś pewnie wydarzy. Dziwne, myślałam, że jakieś duchy wyjdą. Oj, Geralt, Geralt, okradamy, okradamy. No i troszkę tego tam jest. Dobra. Ojo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 j
Nie mam nic. No ma podpalawę go trochę będzie. No ginże, ginże. Jest, udało się. To jest ciało Raymonda. Ale jak to? Czyżbym już zabrała rzeczy? Nie. Ktoś tu oszukiwał.
Poczytajmy, co tu mamy. Oho, dać klucz grabarzowi. Dobra. Dobra, u wszystkich mamy prawie dowód niewinności, u wszystkich. Tak. Dobra, czyli musimy wszystkim oddać dowód niewinności i udawać, że dalej jesteśmy po stronie oszusta. Czego jeszcze nie przeczytałam? Że to miga. Jakaś rzeźba. To trzeba coś dać, ale ja na razie nie mam nic. A ty to kto? Biedna ja, nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza? W łożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze... Słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczernia, opinie psuje. Boję się, co ludzie powiedzą. Pewnikiem już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. A to był ten duch, co go kiedyś spotkaliśmy tutaj. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. 200? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na cudzym nieszczęściu zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. Powiedz, gdzie cię znajdę, żeby odebrać należność. Tutaj. Będę tu czekać codziennie w południe. Trochę to kłopotliwe. Dlaczego nie mogę odebrać nagrody o dowolnej porze? Zwariowałeś? Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, oszczerstwa wykrzykuje i psuje mi opinię, to mam jeszcze pokazywać się w towarzystwie odmieńca z mieczami na plecach? Powiedziałam, gdzie mnie znajdziesz. Bywaj. Bardzo szybko przestała płakać. Oto twój... I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. Oj, płytko leżysz, słoneczko. Płytko leżysz. Weźmy to, zapiszmy. I dobra, pójdźmy do wszystkich, powiedzmy, że są niewinni.
zdecydowanie najgorsze. Nienawidzę tych szpiczasto ucha. A może jednak grube to będzie lepsze? Podejrzewałem cię o współpracę z Javedem. Sądzisz, że pracuję dla salamandry? Zaraz pęknę ze śmiechu. Ktoś zadał sobie wiele trudu, żeby cię wrobić. Czyli wierzysz, że to nie ja? Tak. Azar chciał, żebym myślał, że pracujesz dla niego. W życiu bym tego nie zrobił. A wiesz czemu? Tak? Ten szaleniec wykorzystuje moc żywiołu ognia. To skrajnie niebezpieczne. Żywioł ognia jest pierwiastkiem chaosu, nie poddającym się racjonalnemu rozumowaniu. Przeciwieństwem naturalnego ładu, który uosabiają inne żywioły. Wystarczy. Rozumiem, że korzystanie z żywiołu ognia jest niebezpieczne. To mi wystarczy. Wiem, że Raymond to szef salamandry. Jesteś pewien? Tak. Mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. Najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli bagno? Wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Jak dostać się na bagno? Wyjdź za chodę. A to już wiemy. Bywaj. Dobra, jemu powiedzieliśmy. Teraz lecimy do Talara. I do kupca. A może powinienem się pośpieszyć? Hej tam! Talar gdzieś tu powinien być, jest. Jest. No. Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina. Nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Bywaj. Cholera. Spróbujmy jeszcze raz. Bywaj. Dobra, do Baraniny jeszcze trzeba będzie polecieć i do kupca. Tam byśmy w ogóle u kowala? Nie wiem, nie pamiętam. A, byliśmy. Ładna kuźnia. Pewnie jesteś z niej dumny. Pewno, że ładna. Teraz to już tylko ładna może być.
odkąd mi połowę sprzętu zrabowali. Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich. Urzędnicy chędożeni. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam, kurwa, się ich mać wykuwać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła, mahakamskie, bardzo do moich podobne. Mhm, czyli konkurencja. I do tego jeszcze nieuczciwa. Pokaż mi... A, ciekawego. A czekaj. Pokaż mi... O! Ile? Ja pitole. Drożyna, jak nie wiem. Don Vivaldiego, ale on już wie, że jest niewinny. Pieprzyć koło egzystencji. Starość, nie radość. Zobaczymy, co baranina powie na te rewelacje. Ale najpierw się schowamy. Dobra, na razie tyle starczy. Gdzie jest baranina? Albo u siebie. Nie wiem, zobaczymy do wieczora może. Chcę od... Brązowy, jeden srebrny. Niech będzie. Będzie tu baranina, czy... Tutaj nie ma. Jakiś Konrad tu jest. Pierdolę to. Co to za bełd? Jak oni mogą to pić? Co to w ogóle jest?
To chyba wino. Wino? To nawet nie stało koło wina. Wierz mi, na alkoholach to ja się znam. W takim razie co to jest? Rozcieńczone pieszczyny, które udają wino w takich spelunach. Właśnie dlatego rzadko tutaj bywam. A gdzie przesiadujesz? Myślałem, że to jedyna karczma w okolicy. Mieszkam w Zimie Handlowej, ale tam pozamykali już wszystkie karczmy. Nie chciałbyś może trochę zarobić? Wspomniałeś, że masz dla mnie robotę. O co konkretnie chodzi? Nabrałem ochoty na porządny trunek. Wiem nawet, gdzie taki znaleźć, ale to zadanie dla kogoś z mieczem. Potrzebujesz wojownika, żeby napić się wina? W rzeczy samej. To może się wydawać dziwne, ale wiem, gdzie znaleźć stuletnie wino z Tuseu. Co w tym trudnego? Wino jest w piwniczce domu, gdzie ponoć wymordowano całą rodzinę. Wieść niesie, że w środku grasują potwory. To cię będzie kosztować 200 orenów. Cena nie gra roli, ale staram się zachować anonimowość, więc nie znajdziesz mnie w mieście za dnia. Spotkamy się tu o północy. Nie było łatwo, ale w końcu mi się udało. Co z nagrodą? A, byliśmy w tym nawiedzonym domu. Nie mam jednak pieniędzy, wszystko przepiłem. Osztymento. Wezmę jedną flaszkę, reszta dla ciebie. Za fatygę. Pomyśl. Spróbujmy może go naciągnąć na spłatę długu. Zgoda. Ale wciąż jesteś mi coś winien. Spłacisz swój dług w odpowiednim czasie. Od razu wiedziałem, że porządny z ciebie człowiek. Dobra, czyli tu baraniny nie ma. Spróbujmy się tak dostać. O co chodzi? No dobra, właś. No, dzięki. Tak, to po prostu. Bo najpierw cię okradniemy. A, to nie. Czego? Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Komuś bardzo zależało, żebym myślał, że wspierasz salamandrę. A ja myślałem, że to oni cię na mnie nasłali. To interesujące, co mówisz. Chcą wysadzić mnie z siodła. Próbowali mnie otruć. Wysłali też kilku zamaskowanych pedałów z mieczykami. Ale to za mało na wujka baraniny. Myślałem, że jesteś kolejny. Wiem, że walczysz z salamandrą. Też na nich poluję. Javed chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga, w głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo. Kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. Do tego ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogień. Dziewczynki boją się jak jasna cholera, a wierz mi, byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Rozpracowałem Javeda. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem. Może wymyśli coś pożytecznego. Aha. Dobra robota, wilku. No dobra. Bywaj. No to w sumie wszystkim powiedzieliśmy, że są niewinni, więc ta sprawa jest zakończona. Wszyscy wiedzą, że tamten jest oszustem. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do oceniania, komentowania i subskrybowania. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!